Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jan zobaczył przychodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Świętem niedzielą Chrztu Pańskiego zakończyliśmy w Kościele Powszechnym okres Bożego Narodzenia. Mimo to w naszych świątyniach nadal widzimy choinki, szopkę, śpiewamy kolędy, bo obok prawa kościelnego jest także czcigodna tradycja, szczególnie Kościoła Polskiego, który pozwala nam się cieszyć tą radością Bożego Narodzenia aż do 2 lutego, do święta ofiarowania Pańskiego. Chcemy bowiem przedłużać ten czas radości z narodzin Pana aż do momentu, kiedy w sposób uroczysty, jak podaje kalendarz liturgiczny, zostaje przyniesiony do świątyni i ofiarowany Bogu przez swoich rodziców wedle prawa Pańskiego. Rozpoczął się okres zwykły. Słyszeliśmy na początku liturgii, że jest druga niedziela zwykła. Pierwszą zwyczajowo jest właśnie niedziela Chrztu Pańskiego, drugą właśnie dzisiejsza niedziela pierwsza po Chrzcie Pańskim. I ten czas ostatnich świąt obfitował z pewnością w odwiedziny rodziny, świętowanie przy stole, odwiedzinami naszych także zmarłych na grobach, by iść i modlić się o zbawienie ich duszy. I gdy wchodzimy w nasze polskie cmentarze, często na tych nagrobkach można dostrzec wiele sentencji, różnych myśli. Na tych katolickich: memento mori, Bóg tak chciał, zmarły prosi o westchnienie do Boga, prosi o zdrowaś Mario. Na tych cywilnych, komunalnych: cześć jego pamięci, czy pokój jego duszy. Zaś na nagrobku wybitnego śpiewaka estradowego i operowego Jana Kepiury na warszawskich Powązkach możemy przeczytać taki oto napis: gdy człowiek umiera, nie pozostaje po nim nic prócz dobra, które uczynił dla innych. Tę drugą niedzielę zwykłą, początku jeszcze roku kalendarzowego, zapytajmy się, jak nie zmarnować swojego życia? Co zrobić, by to dobro uczynić za życia, by inni to dobro przyjęli i by po naszej śmierci to dobro w nich obfitowało? Co zrobić więc, by tego życia nie zmarnować? I z odpowiedzią przyjdzie nam fragment Dziejów Apostolskich, gdzie przeczytamy, że Jezus przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc. Każdy z nas, ja i ty, drogi bracie i siostro, siedzący tu w ławie kościelnej, każdy z nas wierzących, chcąc naśladować Chrystusa, powinien przejść, musimy przejść przez ziemię, dobrze czyniąc. Czyniąc drugiemu, służąc mu z serca i z sił swoich. Bo jak wiemy, to co czynimy drugiemu człowiekowi, czynimy Jezusowi, który w nim mieszka.
Jeśli chcesz dobrze czynić, jeśli chcesz czynić dobro w świecie, musimy pozwolić, by Jezus ochrzcił nas Duchem Świętym. I tu nawiązujemy do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, gdzie widzimy po raz kolejny świętego Jana, Chrzciciela. W ubiegłą niedzielę w Chrzcie Pańskim słyszeliśmy o Janie Chrzcicielu. W Adwencie słyszeliśmy o proroku zapowiadającego przyjście Mesjasza, Zbawiciela Pańskiego. I dziś znów słyszymy o Janie Chrzcicielu, który mówi, że po mnie przyjdzie ten, który już nie będzie chrzcił was wodą, ale będzie chrzcił was Duchem Świętym. A co to znaczy ochrzcić Duchem Świętym? To pytanie może nasunąć się, gdy słyszymy takie słowa. Chrzest w Kościele, jasne, z wody, ale z Ducha Świętego? W dzisiejszej perykopie ewangelicznej, w fragmencie, który słyszeliśmy, słyszymy, że Jezus będzie chrzcić was Duchem Świętym, będzie zanurzał nas w Duchu Świętym. Kim jest Duch Święty, dobrze wiemy. Sięgniemy na kartę Pisma Świętego, Księgi Dziejów Apostolskich. Autor powie, że Duch Święty to boska siła, wszechmoc. A gdy sięgniemy do naszego credo, wyznania wiary, które za chwilę będziemy wspólnie wypowiadać, powiemy, że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi. Z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Duch Święty to jest ten, wreszcie, który mówił przez proroków. A więc trzecia osoba Trójcy Świętej. Dziś Ewangelia Święta powie, że Jezus Chrystus chce nas zanurzyć we wszechmocy Bożej, w Duchu Świętym, a wówczas za prorokiem Izajaszem z dzisiejszego pierwszego czytania będziemy mogli powiedzieć: Bóg mój stał się moją siłą. Duch Święty, w którym zostaniemy zanurzeni, którym zostaniemy ochrzczeni. Duch Święty, który jest odwieczną miłością Ojca i Syna, Boga, który sam jest miłością. Postawmy więc kolejne pytanie. Kiedy to nastąpi? Kiedy w naszym życiu będzie ten moment, kiedy za naszą zgodą Chrystus ochrzci nas Duchem Świętym? I tu może być odkrycie dla każdego z nas, bo to doświadczenie Ducha Świętego, to zanurzenie w Duchu Świętym, ten chrzest w Duchu Świętym odbył się już w naszym życiu. Zostaliśmy już przez Chrystusa zanurzeni w Duchu Świętym w naszym chrzcie. Gdy na nasze ciało po obmyciu wodą oczyszczającą nas z grzechu pierworodnego został nałożony olej święty, symbol Ducha Świętego, pieczęć Ducha Świętego. Po raz drugi zostaliśmy zanurzeni w Duchu Świętym w sakramencie pokuty, bo Duch Święty wewnętrznie przynagla nas do tego, żebyśmy do tej spowiedzi poszli. W jaki sposób? Czasem jest to poczucie obowiązku. Zbliżają się święta, jest pewne wydarzenie w życiu, być może wielu z nas, związane z chrztem, ślubem osoby nam bliskiej, a może odejściem kogoś, kogo kochaliśmy, i mamy wewnętrzne przynaglenie, że powinniśmy, musimy pójść do sakramentu pokuty. Albo też, kiedy sumienie nasze jest tak uformowane, że czuje w swoim sumieniu, że nazbierało się już tego. Już nie mam siły iść dalej. Duch Święty przynagla nas do tego, by zrobić rachunek sumienia, by stanąć w prawdzie przed Bogiem o sobie samym, zdając sobie sprawę, że nie jestem w porządku wobec Boga i wobec drugiego człowieka. Idę, klękam do kratek konfesjonału i w mocy Ducha Świętego przed Bogiem wylewam swoje grzechy, swoje nieprawości, upadki i niewierności. Duch Święty oczyszcza nasze serce, a wcześniej przynagla nas do tego. Chrzest w Duchu Świętym wreszcie dokonał się w sakramencie bierzmowania, kiedy to już w sposób świadomy, mówiliśmy już o tym na niejednym kazaniu, powiedzieliśmy, że chcemy być tymi, którzy świadczą o wierze w Chrystusa. Dlaczego mówimy o tym, że to dokonał Duch Święty? Bo gdy znowu sięgamy do Dziejów Apostolskich, to wiemy, że apostołowie siedzą zamknięci w wieczerniku,
z obawy przed Żydami do momentu, kiedy Duch Święty uzdalnia ich wewnętrznie do tego, by mieli siłę i odwagę wyjść i głosić Jezusa, ba, by mieli siłę i odwagę mówić o Nim, nie zważając na to, że może ich spotkać dokładnie ten sam los, jaki spotkał Mistrza z Nazaretu, Jezusa Chrystusa, a więc krzyż, cierpienie i męczeństwo. W sakramencie bierzmowania Duch Święty stąpił na nas po raz kolejny i znów przez widzialny znak, podobnie jak przy Chrzcie Świętym, kiedy tym razem biskup namaścił nasze ciało olejem świętym, olejem krzyżma. I wreszcie Duch Święty dokonuje naszego chrztu, gdy powierzysz siebie samego dobremu Bogu w modlitwie, w pacierzu porannym i wieczornym. Kiedy stajesz przed Bogiem w prawdzie o sobie samym i w modlitwie uznajesz przed Nim, że On mi jest potrzebny. Do czego? Do tego, by przeżyć ten dzień. Że Bóg będzie czuwał nad moim wyjściem i powrotem, jak mówi Słowo Boże w jednym z psalmów, że Bóg będzie trzymał nade mną swoją prawicę i nic złego mi się nie wydarzy, a bynajmniej nie wydarzy się nic, co by nie było zgodne z wolą Bożą, na co sam się zgadzam, mówiąc w modlitwie pańskiej, której uczył apostołów i każdego z nas Pan Jezus, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. To my mamy zawalczyć o Boga i o Ducha Świętego w swoim życiu. W jaki sposób? Kolejne pytanie, które może rodzić się, gdy słyszymy takie lub podobne słowa. Pytanie zadano jednemu z kardynałów, kardynałowi Paryża, Jean-Marie Lustiger, kardynał, który, trzeba powiedzieć, gdy sięgniemy na karty historii kościoła francuskiego, był takim odnowicielem kościoła we Francji, który próbował podnosić ten kościół z wielkiej laicyzacji, jakiej przeżyła Francja, który był niezmordowany w głoszeniu Ewangelii, sięganiu po najnowsze środki, by głosić Jezusa, by pobudzać serca, które są uśpione przez świat. Pytając go, jak ksiądz kardynał znajduje czas na modlitwę wśród tak wielu obowiązków, zapału misyjnego i ewangelizacyjnego, głoszenia Słowa Bożego i ciągłego bycia w biegu, odwiedzając parafie, małe wspólnoty, które gromadziły się przy tych parafiach w jego diecezji, ksiądz kardynał odpowiedział: ja nie mam czasu. Ale to nic nowego, bo nikt z nas go nie ma. Ja go biorę i daję mojemu Bogu. By dobrze czynić memu bratu, muszę mieć czas dla mojego Boga. Mieć czas, nawet gdy wydaje się, że po ludzku go brakuje. Ktoś kiedyś powiedział, słyszałem, trzeba ukraść czas. Wykraść go. Tak poukładać swój dzień, tak go zaplanować. Owszem, czasem są sytuacje, których nie przewidzimy. Są sytuacje, które nas zaskoczą. Są sytuacje, które sprawią, że staniemy bezradni i powiemy, nie da się. Ale dobrze wiemy, znając siebie, znając swoje zalety, ale i ograniczenia, że czasem jesteśmy w stanie zrobić bardzo wiele. Łatwo księdzu powiedzieć, bo ksiądz nie ma obowiązków, ale podpatrując swoich bliskich w domu, znacie siebie równie dobrze. Kiedy mama mająca dwójkę dzieci chce zrobić coś w domu, to co robi? Jak to robi? Ano wstaje wcześniej rano, kiedy jeszcze dzieci śpią i przygotowuje obiad, szykuje dla dzieciaków śniadanie, może wstawia pranie, a może ma zaległe prasowanie, bo wie, że za dnia tego nie zrobi, bo trzeba zająć się dziećmi. Wstaje więc wcześniej rano, aby to zrobić. A być może po uśpieniu dzieci siedzi jeszcze do późna w nocy. Wykrada czas jak może. Wielu z was, jadąc do pracy, wykorzystuje ten czas na modlitwę. Widać to. Widać to w tramwaju, kiedy jadę i widzę, że ktoś trzyma w ręku mocno ukryty różaniec i te paciorki
w jakiś sposób przekłada, wypełniając czas, który na pozór mógłby być zmarnowany. Wielu czyta książkę. Czasem można zobaczyć siostrę zakonną idącą ulicą i niosącą właśnie w ręku różaniec, by wykorzystać dobrze czas, który mam na spotkanie z Bogiem. Nam często wiąże się spotkanie z Bogiem z tym, że muszę uklęknąć w zaciszu swojego domu albo w świątyni, ale właśnie to spotkanie z Bogiem, to wykradanie czasu może się dokonywać właśnie w ten sposób. To jest walka o Jezusa, o modlitwę, o spotkanie z Bogiem, o Ducha Świętego, którego każdy z nas otrzymał. Dziś powierzmy się Panu Jezusowi. Pozwólmy Mu na to, by ochrzcił nasze serca po raz kolejny Duchem Świętym, byśmy Go doświadczyli w swoim życiu, by odnowił w nas Ducha, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, w sakramencie bierzmowania, w przynagleniu do pójścia do sakramentu pokuty i pojednania i spotkaniu z Nim na modlitwie. Zawalczmy w naszym życiu o czas dla Pana Boga, by po naszej śmierci inni mogli powiedzieć: przeszła przez życie dobrze czyniąc. To człowiek godny naśladowania. To był naprawdę dobry człowiek. Być ochrzczonym Duchem Świętym, jak mówi poeta, to widzieć za ślepców, to mówić za milczących, iść za poruszającymi się na wózku, być siłą dla zmęczonych, nową nadzieją dla tych wątpiących. Być ochrzczonym Duchem Świętym to mówić o tym głośno, co niesłyszalne, czynić wyjątkowym to, co całkowicie codzienne. Robić miejsce dla sprawiedliwości, uczyć się wybaczać i zapominać to, co złe. Przemieniać nadzieję w cud. Coś zupełnie wyjątkowego czynić codziennym. Amen.